Dzień dobry, witam Państwa i zaczynamy od tytułu. Świat bez natury, czyli witajcie w antropocenie. W historii Ziemi następowały różne ery. Ich królami były różne grupy zwierząt. Wszyscy wiemy, że dinozaury rządziły przynajmniej w czasach zwanych jurajskimi. Dziś żyjemy w antropocenie. W erze, w której rządzi jeden, jedyny gatunek człowiek podobno myślący, czyli Homo sapiens, jeden z licznych ponad 7000 gatunków ssaków, nie bardzo wyspecjalizowany w niczym, dość prymitywny pod względem budowy anatomicznej, obdarzony tylko bardzo dużym mózgiem. Symbolem tych czasów, czyli antropocenu, stał się niedawno Sudan. Sudan to ostatni przedstawiciel swojego gatunku po linii samczej. To nosorożec północny biały. Żyły one w Sudanie właśnie, w Kongo, Republice Środkowej Afryki, nawet zachodziły do Etiopii. Były w latach 80. najliczniejszym z nosorożców, ponieważ nosorożce południowe, czy czarne, czy azjatyckie zostały już w znacznym stopniu wytępione. Ten teren występowania w Sudanie był mało dostępny. Wystarczyło 30 lat. To jest ostatni samiec, on padł około 2 tygodni temu. Był bardzo stary, zostały 2 samice. No teraz jest próba odtworzenia tego gatunku przez technologię genetyczną, przez tworzenie in vitro zarodków, wszczepianie w inne nosorożce, co będzie kosztować miliardy. I może nie zakończy się sukcesem. To biomasa ssaków lądowych na Ziemi. Nigdy jeszcze w historii świata jeden gatunek nie dominował tak bardzo. My to pomarańczowe. To nasze zwierzęta domowe. A to ssaki dzikie. Tak wygląda obecnie sytuacja. Dlatego pytanie, czy świat bez przyrody, bez natury istnieje? Istnieje, on jest dziś. To Botswana, kraj stosunkowo mało zamieszkany, ale nawet tam, na tę niewielką część biomasy, biomasa to zliczona waga wszystkich osobników żyjących. Stosunkowo niewielki kawałek tego tortu to ludzie, to zwierzęta domowe, to jest dzika część fauny. Dlaczego tak się stało? Proszę Państwa, do pewnego czasu populacja ludzka była kontrolowana przez czynniki środowiskowe, tak jak dostępność pokarmu, drapieżniki, choroby, także inne grupy ludzi, które się wzajemnie zwalczały i ta populacja była właściwie stabilna, regulowana tak jak w populacje właściwie wszystkich innych gatunków, regulowana przez wpływy środowiska. W pewnym momencie zaczęliśmy się uniezależniać. Zaczęliśmy budować domy, odkryliśmy ogień, zaczęliśmy wytwarzać narzędzia, wreszcie produkcję roślinną, ubrania, co pozwoliło nam zamieszkać tam, gdzie nigdy nie mieszkaliśmy, tereny zimne, tereny północne. Wreszcie wymyśliliśmy leki i wtedy nastąpiła eksplozja. Te eksplozje widzą Państwo tu. W tej chwili jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Dalej będzie populacja ludzka rosła. Powiecie, że no jednak wielu naukowców czy filozofów się pomyliło, ponieważ już wiele lat głosili, że jest nas za dużo, że będzie nas za dużo, Ziemia nas nie wyżywi. Ziemia jeszcze nas wyżywia, ale tylko dlatego, że zajmujemy coraz więcej powierzchni, która kiedyś była naturą. Dżungle Borneo w tej chwili w ciągu roku maleją o 2-3%, zastępowane plantacjami palm olejowych. Głębiny, w ogóle oceany są już tak przełowione, że w wielu miejscach nie są w stanie nas wyżywić, więc sięgamy coraz głębiej i coraz dalej. Ten rozwój
szaleńczy odbywa się tylko i wyłącznie kosztem przyrody nadal. Jeżeli mówimy o minerałach, wszyscy podniecamy się samochodami elektrycznymi. Jeden z was może mieć hybrydę, czy nawet Teslę. Zła wiadomość, bardzo zła wiadomość dla goryli, okapi, dla kangurów drzewnych, ponieważ kobalt, który jest wydobywany z koltranu, jest wydobywany w dwóch miejscach na świecie. W jednej kopalni, która jest na Papui, która jest jednym z obiektów widocznych z kosmosu, tak jak słynny mur chiński. Druga to Kongo. Koltran jest wydobywany w tych dwóch miejscach. Podstawowy produkt do produkcji baterii do komórek i nowoczesnych akumulatorów samochodowych. Nie znaleźliśmy jeszcze ciągle takiej prawdziwej ekologii, takiego życia zgodnego z naturą. Co to powoduje? To są procenty gatunków poważnie zagrożonych wytępieniem. W różnych kategoriach. Te czerwone to krytycznie zagrożone wytępieniem. W ciągu najbliższych, definicja mówi, że w ciągu 25 najbliższych lat wyginą. Wśród nich znajdują się nasi krewniacy. Znajdują się tu orangutany, goryle, wiele, wiele innych gatunków. Za każdym nowym wydaniem tej listy czerwonej ta ilość gatunków rośnie. Co ciekawe, najbardziej zagrożoną grupą zwierząt są płazy. Dlaczego? One mają bardzo małą odporność na zmiany środowiska. Ich wilgotna skóra nie pozwala na szybkie zmiany. Zmiany temperatury, chemizacja, wreszcie malejąca ilość owadów, co obserwujemy wszędzie, powoduje, że są tak bardzo zagrożone. Teraz zaczynają szybko doganiać ptaki. To jest też wynik braku owadów. Postępująca chemizacja, która ma rozwiązać problemy żywnościowe, jest przyczyną spadku liczebności ptaków. We Francji to jest 76%. 76% ptaków mniej w 20 lat. Co będzie dalej? Zastanówmy się. Niestety, każdy z nas może to sprawdzić. Kiedyś w Polsce zresztą, jak nadal jeździ się w stosunkowo czystych miejscach, jak wschodnia Polska w nocy, maju, szyby są pełne. Jeżeli przejedziemy taki sam dystans z tą samą prędkością w Holandii, Belgii czy Francji na tych ogromnych polach, szyby są czyste. To jest właśnie wynik tej chemizacji. Ten fantastyczny przyrost populacji ludzkiej to głównie Azja. Dlaczego tam nagle okazało się, że może tych ludzi być coraz więcej? Nastąpiła tak zwana zielona rewolucja. Zielona rewolucja to użycie nawozów i chemii do produkcji ryżu. I zajęcie głównie zarośli mangrowych, wszystkich rozlewisk. To spowodowało właśnie ogromny przyrost populacji ludzkiej, no i także rozwijającą się konsumpcję. Parę przykładów. Pierwsze ofiary rozwoju już są, jest ich coraz więcej. Ja się ograniczę tutaj tylko do dwóch gatunków delfinów. Jeden do Baiji. Baiji żył sobie w rzece Yangtze, spokojnie, nikomu nie wadził. Niestety w wyniku zanieczyszczenia wód, totalnego przełowienia, a przede wszystkim gigantycznych zapór, które nie pozwalały Baiji na wędrowanie. Od roku 2007 jest uznany za gatunek wymarły. Nikt go nie może już odnaleźć. Ostatni zginął w takiej stacji, gdzie chciano je hodować, ale był już tylko jeden, więc z jednego rozmnaża się trudno. Drugi to wakita, gatunek, który jeszcze możecie oglądać w tej chwili, ale to jest chyba ostatni rok. Wakita, maleńki delfin, podobny do morświna, żył w Zatoce Meksykańskiej, znaczy jeszcze żyje. Zatoka Meksykańska, bardzo duży akwen wodny, nie ma problemu. Akwen, oczywiście, każdy akwen jest wodny. Nie ma problemu, wielkie morze. A niestety w tym morzu żyją również ryby, w tym jeden gatunek ryby dorszowatej, której wysuszony pęcherz pławny jest droższy od złota.
poleczy wszystko, proszę Państwa. Przerywa ciążę, krawaty wiąże, jak to w tych tradycyjnych medycynach jest. No i niestety oczywiście opanowały to mafie. Mafie, które łowią ogromnymi driftnetami. Te sieci mają po 200 km długości. Wyciąga się jeden koniec, jedzie do końca i nawraca i ciągnie dalej. Delfin musi niestety oddychać. No i w tej chwili, no 10 lat temu było ich 1200. Dzisiaj jest ich 12. Ostatnie 12, jeżeli jeszcze tyle żyje. Kolejne gatunki, o których nie wiemy jeszcze wiele, to saola, duże zwierzę kopytne wagi 60 kg, odkryte w 1995 roku w Wietnamie. Nikt o nim nie miał pojęcia, oprócz miejscowych myśliwych, którzy na nie polowali. Usiłowano je chronić, zakładane były parki narodowe, zakładane były rezerwaty. Niestety 5 lat temu rząd i Wietnamu, i Laosu, bo tamto zwierzę żyje, stwierdził, że nie jest w stanie ich ochronić. I no, powstała grupa taka złożona z badaczy i z ogrodów zoologicznych. Naszym celem jest odłowienie ostatnich saola i hodowla ich najpierw w Wietnamie, później w Laosie, być może również w innych miejscach. Również mega mundżaka, odkrytego w 2005 roku, największy gatunek mundżaka. My latamy na Księżyc, szukamy czegoś na kometach, nie mam zielonego pojęcia, co żyje na Ziemi. A to, co teraz odkrywamy dzięki wycinaniu ostatnich fragmentów lasu, od razu awansuje do kategorii krytycznie zagrożonej. Znalezienie saoli nie jest łatwe. To strasznie trudne środowisko, dżungla na górach wapiennych, ślisko, zimno, pijawki, nieprzyjemnie. Natomiast mamy nowe metody kryminalistyczne, pobieramy próbki wody z lasu i badamy je na obecność DNA. Także pijawki, zbieram pijawki, z pijawek robi się koktajl, bada się DNA. Znaleźliśmy, wiemy gdzie są. Będzie dalszy etap. Porównania. Jak mały priorytet ochrony środowiska jest na świecie. Budżet European Space Agency 5 bilionów euro, tak? Roczny budżet Botswany na ochronę to jest 2 miliony euro. W Japonii prowadzi się zaawansowane podobno prace nad odtworzeniem mamuta. 70 milionów USD to jest roczny budżet. Natomiast w tym samym czasie giną masowo słonie afrykańskie, które są wybijane i nie ma paru tysięcy dolarów na opłacenie strażników. Trwa zresztą wojna, ci strażnicy mają straszliwie niebezpieczną pracę. Wielu z nich ginie. To jest wojna. Jeden kilo sproszkowanego rogu to 70 do 120 tysięcy USD. Jeżeli takie ceny płaci się za coś, co jest równie skuteczne jak obgryzanie paznokci, bo skład naszych paznokci jest analogiczny, no to coś jest na tym świecie nie w porządku. Natomiast koszt wyszczelenia jednego tomahawka to jest 800 tysięcy. 70 pary wyszczelono teraz na Syrię. No problem. Roczny koszt utrzymania stacji hodowlanej, w której między innymi tę srokę jawajską się hoduje, to jest około 250 tysięcy, czyli jeden tomahawk to jest uratowanie kilkudziesięciu gatunków. Co to jest natura? No my teraz mamy takie dziwne pojęcie natury. To może być natura, to jest natura, to jest natura. Proszę Państwa, gdyby zbadać ten Central Park, to tutaj ponad 50% roślin i zwierząt to są gatunki introdukowane, nienaturalne, nigdy tam nie przedtem nie żyjące. To nie jest natura. To jest po to, żebyśmy czuli się lepiej, byśmy otoczeni zielenią, mówimy o tworzeniu tlenu. No fajnie. To też jest natura. Parki narodowe dzisiaj, szczególnie te bardziej popularne, chroniące mega faunę, charyzmatyczną, łatwą do zobaczenia, wyglądają tak. Są ogromne kolejki jeepów, które jeżdżą po całym terenie. No i tak to wygląda. Czy to jest natura jeszcze? No, na szczęście natura ma moce i jeżeli tylko zostawimy ją
spokoju. Ona wróci. Nie doszliśmy jeszcze do tego etapu. Wygrywamy małe bitwy, przegrywamy wojnę na froncie ochrony ginących gatunków w ogóle natury. Wojna jest przegrana. Możemy wygrywać małe bitwy. I staramy się to robić. Robimy to także w naszym zoo, które nie jest tylko miejscem, gdzie hodujemy przypadkowo zebrane zwierzęta. My uczestniczymy w programach hodowlanych, których celem jest zachowanie szczególnie zagrożonych gatunków, a także w tej chwili współfinansujemy lub finansujemy 16 projektów rozsianych na całej kuli ziemskiej. Od Paragwaju, Brazylii, przez Kongo, RPA, Senegal, po kraje Azji Południowo-Wschodniej, gdzie te procesy wymierania są szczególnie bardzo istotne i bardzo szybko następują. I w związku z tym tam trzeba w tej chwili włożyć wszystkie wysiłki, wszystkie skromne pieniądze, które na ten cel można przeznaczyć. Zastanawiając się nad tym, pamiętajcie o tym, że wiele, wiele rzeczy już nie wróci. Nie jesteśmy w stanie ochronić tak wielkich terenów ziemi produktywnej, bo nie mówimy o Antarktydzie, która nadal jest niezasiedlona. Ale to nie jest miejsce do życia, bo ono samo się nie wyżywi, nie wyżywi populacji ludzkiej. Ale tam, gdzie do tej pory jeszcze można, trzeba chronić każdy kawałek i pozwolić przyrodzie wrócić. Dziękuję.